Dzisiejszy obraz bilansu energetycznego wskazuje, że kondycja sieci przesyłowej jest doskonała. To pokazuje, że potrafimy sprostać nawet takim warunkom, jakie dzisiaj mamy, czyli zaledwie parę dni temu mieliśmy ponad 20 stopni mrozu, ale my energetycy ze względu na charakterystyczną cechę tego procesu, to znaczy jego długotrwałość w czasie, zawsze patrzymy 10-15 lat do przodu. Gdyby patrzeć z perspektywy najbliższych 5-7 lat, tam spodziewamy się wyczerpania tych prostych rezerw, które dzisiaj jeszcze są. I dlatego po pierwsze to nie sieci, ale przede wszystkim nowe źródła wytwórcze. One dzisiaj są barierą bilansowania popytu i podaży. Oczywiście w drugim kroku, kiedy pojawiają się nowe jednostki wytwórcze w nowych częściach systemu, w której brak sieci i takie miejsca mamy, tam musimy rozwijać sieć i to są też duże wyzwania. Prezes Urzędu Regulacji tak krojąc swój plan taryfowy dla operatora na najbliższe lata zatwierdził 8 miliardów złotych w horyzoncie 5 lat na rozwój sieci. I z tego punktu widzenia musimy powiedzieć, że jest mnóstwo do zrobienia również w krajowym systemie energetycznym w sensie sieci przesyłowej. I tu mamy olbrzymie deficyty. Ale pamiętajmy o tym, że oceniajmy rzeczywistość w perspektywie tego, co jest dzisiaj, co będzie w horyzoncie średnioterminowym, co czeka nas za wiele, wiele lat, a co to znaczy 10 lat dla energetyki, to bardzo krótki horyzont czasu, bo dzisiaj proces inwestycyjny nowego bloku to jest minimum 5 do 7 lat, a więc dzisiaj bijemy na alarm, że pora najwyższa, żeby nasze projekty, których jest bardzo dużo w kraju, to jest pozytywne, bo aktywność energetyków jest duża, żeby jednak kończyły się finalnie budową konkretnych bloków, tak jak to miało miejsce w latach 70. To wyzwanie dla nas, aby wzmocnić istniejące połączenia. Mamy takie plany i budować nowe. Na przykład trzecie połączenie z Niemcami, na przykład odbudować połączenie z Ukrainą, która ma nadwyżki mocy w pewnych okresach roku nawet sięgających do 30-40%. Chcemy z tego skorzystać, bo to daje nie tylko bezpieczeństwo, ale również efektywność.